Witam. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy Itachi byłby dobrym Hokage. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy na 100% byliby wspaniali jako władcy wiosek. Dostaję od was mnóstwo wiadomości, co najmniej dwie takie były o treści: Eliasz, zrób Itachi jako Hokage, no to zrobię. Jednak słowem wstępu, jest to jak najbardziej mój punkt widzenia i nie musiałoby tak wcale być. Posłużę się też waszymi komentarzami, które uważam za trafne. To tyle, lecimy. Na początku chciałbym przyznać niektórym rację, że w zależności kiedy Itachi by został tym Hokage, to do rzezi klanu mogłoby nie dojść. Jednak to nie jest wcale takie pewne. Jeśli młody Uchiha miałby zostać przywódcą wioski po śmierci Shisuiego, to mogłoby to być podejrzane, a niektórzy klanowicze już przed tym aktem podejrzewali Itachiego o zdradę, więc mogłoby to wywołać bardzo podobny efekt, którym uważaliby oni, że dostał tą posadę, żeby ich uciszyć i jest tylko pupilkiem, co i tak by spowodowało gniew i wojnę domową. Jeśli zostałby nim szybciej, to już inna kwestia, jako że mogliby uznać, że hej, fajnie, w końcu ktoś docenił klan Uchiha. Tu się zgadzam, mogłoby to zmienić bieg historii, ale czy na lepsze? To zależy. No i też nie wolno rezygnować z ewentualnej opcji, w której klan Uchiha byłby niezadowolony, że to właśnie Itachi został Hokage, a nie na przykład Fugaku, który był wtedy przywódcą ich klanu. Myślę, że sam Fugaku nie byłby jakoś strasznie wkurzony na syna, bo go kochał, jednak reszta klanu mogłaby mieć z tym problem, jako że Itachi od zawsze stał trochę z boku klanu, a jak wiemy, jego ojciec nie jest najlepszy w byciu autorytetem dla swoich podopiecznych i średnio się go słuchają. Wielu z was, pytając mnie przez lata o ten odcinek, czy też pod pytaniem w poście, zakłada, że tak, Itachi byłby świetnym Hokage, bo przecież patrzył szerzej na klany i w ogóle to jest super dobrym człowiekiem. To się zgadza, tylko że jego mindset nie jest do końca stworzony pod bycie liderem. Co śmieszniejsze, nawet gość o niku Itachi Uchiha napisał komentarz, w którym stwierdził, że byłby on dobrym Hokage, ale sam sobie zaprzeczył, że byłby lepszy jako ktoś w stylu Danzo i tutaj się jak najbardziej zgadzam. Ten Uchiha początkowo miał być drugim takim Danzo i jeśli prześledzimy jego zachowania, to są one bardzo podobne, ale pobudki trochę inne i osobowość także. Itachi jak najbardziej się sprawdza jako szpieg, ktoś działający z cienia, gość od czarnej roboty, Shadow Kage, którym był, taki pomocnik, a jako Anbu to już w ogóle pasuje do jego charakteru, tyle że Anbu poza kilkoma członkami to żart. Gdyby Itachi posiadał swój odpowiednik korzenia, taki, który akceptuje Hokage i posiada nad nim jakąś kontrolę, to wszystko byłoby ok. Nie trzeba by tak drastycznych środków jak przeklęte pieczęci, ale po cichu robić to, co należy, potem umywając rączki, że to nie my. Brzmi to dość nie fair w porównaniu do całego świata, ale tak się dzieje, więc no co zrobić. Teraz przeanalizuję najlepsze aspekty Itachiego i postaram się dać wam jasną odpowiedź, dlaczego jego cechy pasują do bycia cieniem, ale już Hokage nie bardzo. Wysoka inteligencja to coś, w czym Itachi przewyższa większość obsady i to bez dwóch zdań. Przydaje się to z pewnością na stanowisku Hokage, jako że można po prostu stworzyć lepszy plan i szybciej to zrobić. Do tego wszystkiego mógłby w jakimś stopniu przyczynić się do zwiększenia obrony Konoszki poprzez wprowadzenie jakichś sprytnych pułapek, czy mógłby pomóc opracować jakieś dobre akcje przynoszące profity. Tak samo to może się przydać w roli cichego zabójcy, bo w końcu plan jest ważny. Charakter Itachiego to coś, za co się go uwielbia lub nie i ja jestem w gronie fanów. Jego rozkminy są interesujące, plany na walkę, przewidywanie ruchów przeciwnika i ciągłe zaskakiwanie. Jednak to go mocno wyklucza również z bycia dobrym Hokage. Rozkminy, o ile są ciekawe dla takiej jednostki, to już niekoniecznie jest dobre dla głowy wioski, która powinna być pewna swoich działań. Zauważcie, że Itachi pomimo tego, że miał partnerów w Akatsuki, to jednak zawsze był sam, bo realizował swój plan dopasowując się do reszty. Jego skrytość to jest też coś, co jest super fajne jako postać solowa, ale niekoniecznie dobra rzecz, jeśli chodzi o jakiś autorytet. Cichy przywódca wioski, o którym nikt nic nie wie, jest to moim zdaniem mocny minus w przypadku kogoś tak ważnego jak Hokage. Skłonność do poświęceń.
była masa komentarzy na to, że jest to coś, co daje mu przewagę i jednoznacznie traktujecie to jako atut, a moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie. Pomimo tego, że Wola Ognia jest dla mnie jakimś utopijnym światem, którego nigdy nie uda się zrealizować, to przynajmniej Hokage powinien tego chcieć, dążyć do tego. Tymczasem kalkulacje Itachiego trochę temu zaprzeczają. Odnoszę wrażenie, że wolałby on poświęcić 100 istnień zamiast 110, a powinno wyglądać to nieco inaczej. Tobirama również był chłodny, ale jednak wolał poświęcić samego siebie zamiast kilku swoich kompanów. Trochę nie widzę Itachiego w takiej sytuacji. Raczej wolałby żyć, a poświęcić jakiś tam pionków. Pokój przede wszystkim. Przez jego niechęć do walki jest to moim zdaniem kolejna dyskredytująca go rzecz, jako że obawiam się, tak jak niektórzy z was, że mógłby być wykorzystywany przez inne kraje przez jego miękkość. Myślę, że jego wola pokoju była zbyt silna i najchętniej klepałby innych po ramieniu tylko po to, żeby do żadnych wojen nie doszło, a przez to Konoszka by cierpiała. Nie znaczy to, że ktoś, kto chce ciągle wojen, nadawałby się na to stanowisko, ale Itachi przez swoje rozkminy jest trochę rozchwiany i wydaje mi się, że nie byłoby tu rządzenia twardą ręką. Chciałby czy nie, konflikty by były, a przymykanie na nie oka to błąd, który robił trzeci Hokage. Pacyfizm kłóci się mocno z tym, w jakich czasach żyli, a taki Raikage by go zjadł w rozmowie swoimi twardymi przekonaniami. Genjutsu. Jednym z największych atutów Itachiego jest genjutsu. O ile jest to coś, co mogłoby pozwolić na kontrolę ludzi i nieważne jak źle by nie mieli, to mogliby mieć poczucie, że żyją we wspaniałym świecie, o tyle nie jest to coś, czego nie da się zidentyfikować. Jeśli by Itachi wspomagał się genjutsu, mogłoby to nieść fatalne skutki dla wioski. W końcu ktoś by się zorientował, że mieszkańcy są pod kontrolą, a nawet gorzej, jeśli spróbowałby użyć tego na innych Kage, co mogłoby doprowadzić do wojen, których nie chciał. Nie śmiem twierdzić, że nie rozważyłby opcji, w której ktoś go by prześwietlił, jednak pokazuje tu, że genjutsu raczej nic by mu nie dało na dłuższą metę. Nie bycie gwiazdą. Tak bym streścił coś, co wypisaliście mi w komentarzach, o czym sam nie pomyślałem, lecz jak najbardziej popieram tą teorię. Każdy z Hokage był słynny, znany, byli po prostu autorytetami. Do czasu rzezi klanu Itachi był stosunkowo nieznany, o sławie możemy zapomnieć, a znany Hokage z tego, że wymordował swój własny klan, to raczej nie jest tytuł, którym chciałby operować. Taka osoba, za którą pójdą inni, jest potrzebna w tym świecie. Ktoś, kto będzie właśnie, brzydko mówiąc, gwiazdą. To coś, czego nie uwzględniłem lata temu przy filmiku, w którym twierdziłem, że Shikamaru powinien zostać Hokage. No, jednak nie do końca, bo bycie silną jednostką, jeśli mowa o przemówieniach, aparycji, zaufaniu, jest nawet ważniejsza niż to, jakie decyzje podejmuje, bo od tego są właśnie osoby, które będą mu doradzać. Użytkownik Raksik1 też przytoczył bardzo fajny argument, gdzie stwierdził, że może nie byłby Itachi najlepszym Hokage, ale już innym Kage mógłby być dobrym, bo nie zapominajmy, że jednak te kraje się trochę różniły i w zależności gdzie by stacjonował, mógłby lepiej pełnić swoją rolę. Przynajmniej na tyle, ile znamy inne wioski i czasy, w których Itachi żył. Oczywiście jeśli mówimy o sile, to by się nadawał, bo do najsłabszych nie należał, ale z pewnością też nie był najsilniejszy w wiosce. To jednak kompletnie pomijam, jako że bardziej skupiamy się na tym, czy byłby w stanie dobrze zarządzać wioską, a nie na tym, czy byłby w stanie tę wioskę obronić. I nie twierdzę, że Itachi był jakąś złą postacią, co to nie. To moja ulubiona postać, jednak to, co czyni go świetną postacią, czyni go też niezbyt dobrym Hokage. Poświęcenie i słuchanie rozkazów to fajna cecha dla żołnierza, którym był, ale na tym się kończy. Niestety mimo tego, że nie jest on najlepszą opcją ogólnie wśród ludzi z uniwersum, to i tak jest chyba najlepszą opcją ze swojego klanu. Myślę, że mógłby się nadać na prawą rękę Hokage, tak jak Shikamaru, który doradza Naruto. Najbliżej Itachiemu jest do Kakashiego, jednak członek klanu Hatake przeżył na świecie więcej lat niż on i pomimo jakiejś tam skrytości jest już znany i szanowany, no a do tego miał znacznie łatwiej, bo po wojnie nastąpiła era pokoju.
To wszystko, co tu zaprezentowałem, jest teorią dotyczącą tego, jak ja widzę postać Itachiego, bazując na tym, co o nim wiemy dotychczas. Wiadomą sprawą jest, że w zależności od tego, kiedy by nim został, mogłoby się pozmieniać wiele na świecie. Inaczej poprzestawiałyby się wydarzenia, do wielu by nie doszło, powstałyby nowe, a nawet światopogląd Itachiego mógłby z tego powodu się dramatycznie zmienić. Choć w to nieco wątpię, bo patrząc na otaczający nas świat, to ludzie bardzo powoli, jeśli w ogóle się zmieniają, ale zazwyczaj podstawy zostają. Weźmy na tapet mnie. Całe życie byłem uparty i po prostu głupi, a teraz jestem nadal głupi, ale też uparty. A tak całkiem serio, to pomimo tego, że jestem w stanie zaakceptować innych poglądy, posłuchać innych i coś wyciągnąć od nich, to bardzo rzadko zmieniam swój punkt widzenia w aspektach, na które mam już jakieś wyrobione zdanie. Za przykład można wziąć podcast Talk no Jutsu, w którym niejednokrotnie zgadzałem się z odwrotną opinią osoby, z którą rozmawiałem, ale już dziś praktycznie nic z tego nie pamiętam, bo moja opinia była tak wyrobiona, że wyparłem to z pamięci. Nie jest to dobre, nie jest to mądre, ale tak po prostu jest. Jestem upartym baranem i żeby w końcu na takie tematy mi zmienić opinię, musiałbym wałkować temat bardzo długo. A jeśli Itachi miałby podobnie, to w ogóle to się nie nadaje na tytuł Hokage. Ale skrajnie w drugą stronę, czyli bycie taką chorągiewką, także jest mega złą opcją. I to są właśnie moje przemyślenia z dodatkiem waszych komentarzy. Dziękuję za nie, jesteście wspaniali, dzięki wam miałem mniej roboty. Oby tak dalej, elo.